Przychodnie na bieżąco śledzą postępy przy remoncie tzw. samotniaka. Trwa on już od lata 2017 roku, ale budynek praktycznie został poddany całkowitej przebudowie. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ta inwestycja odbywa się w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Jeśli chodzi o realizację rządowego programu Mieszkanie Plus w Bolesławcu, to chciałem Państwa uprzejmie poinformować, że od ubiegłego roku ten program jest realizowany w Bolesławcu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w postaci modernizacji budynków w ulicy Żwirki Wigury, tak zwanego samotniaka. Remont samotniaka zmierza już do końca i tylko miesiące pozostały do przekazania go lokatorom. Niebawem też ruszy kolejna inwestycja w ramach rządowego programu. W tym roku rozpoczynamy kolejną inwestycję w ramach programu Mieszkanie Plus. Modernizacja i remont budynków przy ulicy 1032A. Niektórych zaskakują te informacje, ponieważ zazwyczaj słyszy się o realizacjach polegających na budowie nowych obiektów. Mieszkanie Plus to nie jest tylko ten element programu, który lansowany jest przez media ogólnopolskie. Mieszkanie Plus to są trzy filary. Pierwszy filar to jest ten najpopularniejszy, z którego gminy już teraz się wycofują. To jest budowa przy użyciu środków pochodzących z BGK Nieruchomości, czyli ze spółki utworzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Drugi filar to jest wsparcie budownictwa społecznego, z którego właśnie korzysta bolesławiecki TBS. I towarzystwo nie korzysta w tej działalności z funduszów pochodzących z budżetu miasta.